Andrzej Leszczyński, wielokrotny rekordzista, jeżeli chodzi o stworzenie palm, tych wielkanocnych, w Lipnicy Murowanej. W tym roku palma nieco niższa, przygotowana przez rodzinę Leszczyńskich, przez same dzieci w zasadzie. Tak, no rzeczywiście w tym roku właściwie tylko jestem do towarzystwa bardziej tutaj, tak można powiedzieć, żeby ich wesprzeć tutaj tak duchowo i mentalnie. A tak naprawdę wszystko zrobili sami, już od zera, prawda, od podstaw. Także no, trzeba cieszyć się, że tutaj przejęli jakieś tradycje i mi chcą coś zrobić, pomimo trudnej takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Ale ten konkurs, no, żeby był piękny. Ale widzę też, że dzielisz się doświadczeniem i pomagasz tym młodszym twórcom palm, tym, którzy być może debiutują w stawianiu, bo to najtrudniejsze. No tak, rzeczywiście, no, ten moment zawsze jest tutaj trudny i właściwie decydujący o tym, czy ta palma tutaj stanie, będzie miała miejsce w konkursie, czy nie. Oczywiście, no, największe wyzwania są przy tych palmach ekstremalnych i dużych, ale też przy tych małych, no, oczywiście jakieś tam doświadczenie i z lat jest potrzebne. Bo dziś mimo słońca pogoda nie najlepsza, jeżeli chodzi o stawianie palm. Tak, no nie najlepsza. Rzeczywiście jest dosyć mocny wiatr i to jest, no, poważna trudność. Dlatego, że no, nawet niewielka palma może tutaj gdzieś się złamać. I to jest takie niebezpieczeństwo i zagrożenie. Dlatego no, trzeba to dobrze przemyśleć, zanim się tutaj do tego przyłoży. Wasza na pewno się nie złamie, biorąc pod uwagę doświadczenie. Ile ma? To znaczy, no, tutaj jest 15,80, dzisiaj tu ta palma. Oczywiście, no, mam nadzieję, że się nie złamie, ale tak szczerze mówiąc, nawet nie sprawdziłem konstrukcji, dlatego że tu już syn całą pracę wykonał i przejął. No ale myślę, że taka palma jest do postawienia, także myślę spokojnie. Jeszcze Andrzeju, powiedz, jak długo pracowaliście nad jej przygotowaniem? Dzieci pracowały. Dzieci oczywiście, no to jest ze 2-3 tygodnie wcześniej trzeba się przygotować do takiej palmy. Powiedzmy, że konstrukcję, jakąś tam tyczkę, to wcześniej już mieli przygotowaną, oni sobie to poskładali odpowiednio. Za to kwiaty, dekoracja, przygotowanie wikiny, no to trzeba troszkę wcześniej pomyśleć. No i ostatni tydzień, żeby to wszystko złożyć. Dziękuję bardzo.